przyszedł ten dzień, że tu jesteście. I dlatego też Bogu dzięki za to, że była ta odwaga, decyzja powiedzieć tak i za chwilę też usłyszymy to, co powiecie przed Bogiem. Wszyscy tu jesteśmy świadkami. W imieniu Kościoła mam pobłogosławić, abyście szli. Tu, żeście się wychowali, tu dla was ten Kościół jest miejscem poznawania też i Boga, poznawania też życia, uczenia się życia. I tutaj też przed tym ołtarzem udzielacie sobie sakramentu małżeństwa. Dlatego trzeba wierności, miłości, trzeba też wzajemnej pomocy, aby wytrwać. Sami jesteśmy za słabi. Potrzebujemy Pana. On mówi, że bez mnie nic uczynić nie możecie. Dlatego ciągle nas zaprasza, abyśmy przyszli do Niego. Ja was pokrzepię, ja umocnię, ale przyjdźcie do mnie. Świat dzisiaj mówi, że sami sobie możemy dać radę. Mamy ręce, mamy rozum i tak dalej. Ale to jest kłamstwo. To się nie da. Potrzeba nam mądrości Bożej, aby mądrze stąpać po tej ziemi. Nie przemądrzale, ale mądrze, wypełnieni mądrością Bożą. Na znak tej wierności i miłości nałożycie sobie obrączki, które są na ołtarzu i które będą za chwilę poświęcone. I też, nim nałożycie jeden drugiemu te obrączki, to je pocałujecie. Z szacunek jeden do drugiego, ale też i to, że jest to święty znak. I nosząc te obrączki, to sobie będziecie macie przypominać, co żeście sobie obiecali, że Pan jest pośród was. Bo nakładając będziecie mówić, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech wam Pan na ten cały czas błogosławi. The good.